Brodnickie Centrum Caritas imienia biskupa Jana Hrabka. Prowadzi szeroką działalność charytatywną. Zarządza nim ksiądz kanonik Grzegorz Bogdan. Od momentu powstania Brodnickiemu Centrum Caritas przyświeca jeden cel – działać zawsze w duchu miłości chrześcijańskiej, która obejmuje wszystkich, bez względu na rasę, pochodzenie społeczne czy religię. Na terenie naszej gminy Brodnicki Ośrodek Caritas wspomógł w ubiegłym roku w bardzo znacznym stopniu rodzinę z Nawry, przekazując środki finansowe i materiały na odbudowę domu po pożarze. W moim życiu tak akurat jest. Otrzymałem od Boga, więc w tej chwili jestem zobowiązany, żeby przekazać te dary innym, moje talenty. A Caritas jest właściwie instytucją, która koordynuje działania właśnie takich ludzi, ludzi, którzy też otrzymali od Boga wiele, którzy też wierzą, którzy też jakby realizują to, co jest najważniejsze, a więc miłość Boga i drugiego człowieka. I właściwie, kiedy byśmy szukali odpowiedzi na pytanie dlaczego, to właśnie dlatego, że wierzę, i dlatego, że biorę na serio słowa, czy bierzemy na serio słowa, jeżeli chodzi o cały Caritas, o wspólnotę ludzi wierzących, że bierzemy na serio słowa Pana Jezusa o miłości drugiego człowieka. I to jest chyba jedyny motyw. Bolesław Groszkowski, lat 53, właściciel znanego zakładu ślusarskiego w Gwiździnach. Od 2 lat prezes klubu sportowego Wicher Gwiździny, poprzednio członek ludowych zespołów sportowych. Zaangażowany w pomoc społeczną, wspiera zarówno finansowo, jak i materialnie szkołę i klub sportowy. Udziela się przy organizacji pracy sołectwa. Jeżdżę, szukam po kolegach, po tego, żeby zafunkcjonowali. Jak widać, tutaj mamy reklamy poszczególnych firm i to są właściwie moi znajomi koledzy dobrzy, gdzie po prostu mi tutaj trochę podotowali, dołożyli do zrobienia tych reklam i do tego płotu. Wszystkie prace wykonaliśmy tu praktycznie jako firmowe i społecznie. Tu część kolegów trochę pomogła, część byłych piłkarzy. I oddani takie tutaj dla klubu. Poszliśmy za ciosem, że mamy słupy, mamy siatkę, że zarazem zrobiliśmy oświetlenie, które może być przydatne na jesieni do treningu, gdzie już po prostu 17 czy 18 jest ciemno, a teraz możemy tutaj przeprowadzać treningi sobie. Niestety, jak to chce pogodzić, to po prostu da radę to zrobić i po godzinach, i na przeprowadzenie jeszcze festynów i rozmaitych tutaj po prostu prac do tego związanych. Bogdan Jakubowski, lat 22. Student kierunku mechatroniki na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Już w gimnazjum w Bratianie aktywnie angażował się w życie kulturalne i sportowe szkoły i środowiska. Był koordynatorem projektu Basketball Bratian, w którym uczestniczyło blisko 100 uczestników. Przez 4 lata działał w Teatrze Ognia Wena. Uczestniczył w projekcie Teatr na Wysokościach, przeprowadzonym przez Gminne Centrum Kultury oraz Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bratian, gdzie uczył innych chodzenia na szczudłach. W ramach tego projektu współtworzył jasełka na szczudłach, które prezentowane było w kościołach w Gwiździnach i Bratianie. Zrealizował film pod tytułem Toksyna, którego premiera odbyła się w Gminnym Centrum Kultury w Mszanowie. No tak już było, działałem już w gimnazjum, a to wszystko wynikało właściwie z tego, że ja jako siódme dziecko rolnika, już dla mnie zostało mało roboty w gospodarstwie, więc musiałem się gdzieś zająć czymkolwiek. I dlatego zacząłem się udzielać we wszystkim właściwie, w gimnazjum już, jakakolwiek akademia, jakakolwiek kółko teatralne, cokolwiek, zawsze w tym uczestniczyłem. Jest jak działać, tylko trzeba chcieć.
Jan Skoczeń, lat 62, emerytowany pracownik Polskich Kolei Państwowych w Iławie, prezes klubu sportowego Radomiak Radomno. Pan Jan jest związany z Radomnem od 57 lat, natomiast od 1964 roku poświęca się działalności społecznej, działając w ludowych zespołach sportowych. Największym osiągnięciem jest zorganizowanie i rozkwit działalności klubu piłkarskiego, który uprzyjemnia czas mieszkańcom Radomna. Mogę być dumny z tego, że awansowaliśmy do A-klasy. No, tutaj mamy puchary za awans. No, jest na pewno to spory sukces dla takiej małej miejscowości jak nasze Radomno. A-klasa to było historyczne wydarzenie. Pozyskanie tego sponsora, którego mamy. Jest to taka prężna firma tutaj z sąsiednich Smolnik. Staram się zorganizować to wszystko, a robić to my robimy wszyscy razem. Jednoosobowo to się nic nie zrobi, czyli pozyskanie sponsora w tych trudnych czasach, czy cokolwiek na boisku zrobić, no to tylko odpowiednio to zorganizować, a reszta to już się jakoś tam sama robi. Jeśli nawet jednego młodego człowieka odciągnie się od telewizora, od komputera czy od budki z piwem, to już jest sukces. Robię po prostu to, co uważam za stosowne, no, lubię sport, lubię piłkę nożną, no i nawet można powiedzieć, że kocham i to robię, no, pomagam chłopakom, no, jak umiem. Grzegorz Zboiński, lat 58, na co dzień jest rolnikiem. Założyciel i prezes LZS w Nowym Dworze Bratjańskim. Organizator i animator życia sportowego na terenie gminy i powiatu. Jest aktywnym uczestnikiem Grand Prix w Warcabach powiatu nowomiejskiego. Ludzie, którzy mają jakąś pasję w sobie, to nie trzeba im mówić. Oni to sami siebie, nawet jeszcze innych nam mówią, żeby przyjechać. Te turnieje warcabowe tak wciągnęły. Pan Roman Bigajski, pan Stachowicz robił i tak zacząłem jeździć. Nie sam, z kolegami tutaj, jak żeśmy założyli ten LZS. No i jeden turniej, drugi zaczął mnie to wciągać, bo to tak faktycznie te warcaby, szachy, to w szachy to słabo gram, ale warcaby to mnie wciągnęły. I sekcja piłki nożnej, no to tutaj z Nowego Dworu taki Jakubik Dawid, no zorganizował praktycznie sam tę całą drużynę piłki nożnej. 10 chłopaków zorganizował z naszej wsi, z Chrośla i z Pustek i naprawdę duże sukcesy osiągają. Starają się chłopaki jak na te ich możliwości, amatorska drużyna, no pięknie grają, mi się podobało. Emocji dużo jest na tym Orliku, nie tylko ja, ale w ogóle. Naprawdę, jest na co popatrzeć. Nie? Już mam 58 lat, już tam swoje przeżyłem, a to może w człowieku się działo ta pasja, żeby tam coś dla innych robić. Może się akurat teraz ujawniło to we mnie. Późno, ale się ujawniło. Nie? Zuzanna Skubaja, lat 16, uczennica trzeciej klasy gimnazjum w Bratianie. Przygoda z rowerem rozpoczęła 3 lata temu. Od 2011 roku była zawodniczką LKK Ziemia Lubawska. Obecnie od października 2012 roku trenuje w MDK Budopol Bydgoszcz. Jednymi z najważniejszych jej sukcesów to Wicemistrzostwo Polski w jeździe drużynowej, Mistrzostwo Polski Zrzeszenia LZS. Wielokrotnie była mistrzynią województwa w jeździe indywidualnej na czas i ze startu wspólnego. Jest zwyciężczynią ogólnopolskiej klasyfikacji Nadzieja Olimpijska. W grudniu 2012 roku została powołana do kadry Polski w kategorii junior młodszy. Kiedy jadę i czuję ten ból w nogach, to nie myślę wtedy o bólu, tylko o tym, żeby dojechać i osiągnąć swój cel. Trener zawsze mi powtarzał, żebym pamiętała o tym, skąd jestem. Nie wstydziła się o tym mówić, że jestem ze wsi, z Bratiana. Żebym zawsze się do tego przyznawała, bo wszyscy na pewno w Polsce nie znają tutaj tych okolic.